Oto będzie film, jak się instaluje system Ubuntu. Tutaj wybieramy sobie język. W naszym przypadku jest to język polski. Bierzemy zainstaluj. Czekajcie. Polski. Bierzemy naprzód. Połącz się z siecią. Połączę się z siecią. Wiecie, wybrałem opcję nie łącz się z siecią, bo coś mi baterie w klawiaturze się dają. Bierzemy naprzód. Ale gówniany obraz widać. Bierzemy naprzód. Jeżeli nie jesteście zaawansowanymi użytkownikami systemu, to bierzecie normalną instalację bez żadnych wydziwień i bierzemy zainstaluj oprogramowanie firm trzecich, tak jak grafika i tak dalej. I teraz jedziemy dalej z tym. Użyj LVM, bo ZSH to jest w ogóle inna bajka, to jest wyższa liga, to możecie sobie spokojnie użyć. Bierzemy dysk CX400 128 GB na system Ubuntu i podstawowe programy w zupełności wystarczy. I tak naprawdę, moi mili, instalator już mamy tak naprawdę pominięty. Bo najważniejsze rzeczy już zrobiliśmy, a teraz zacznie się instalacja samego systemu operacyjnego. Pewnie jeszcze będzie strefa czasowa, Warsaw i tak dalej. Ale to za chwilę zobaczymy. Jak widzicie, teraz zostanie zrobione następujące rzeczy. Nie będę tu niczego tłumaczył, bo sami widzicie. Jest napisane wyraźnie. Jedziemy naprzód. Przechodzimy do kolejnego etapu. Strefa czasowa Warszawa. Warsaw, zgadza się. Jak zwykle bateria. Ale to standard u mnie. Jedziemy naprzód. Tutaj wpisujemy nazwę użytkownika, nazwę komputera, to się hasło. Poczekajcie, dajcie mi chwilę. I zobaczcie. Już mamy prawidłowo wszystko zrobione. I teraz klikamy naprzód. I zaczyna się instalacja systemu. Co my tu w ogóle mamy ciekawego? Faktycznie standard, nic się nie zmieniło. Dosłownie nic się nie zmieniło.